Witajcie, moi drodzy, w ostatnim odcinku Zagrajmy Wy Super Mario Maker 1 na Wii U. Trzymam tutaj w dłoni już opakowanie do Super Mario Makera 2, ze którego odcinek pojawi się jutro albo pojutrze, zależnie od tego, jak będzie u mnie z czasem. Niestety jeszcze teraz nie miałem czasu, żeby się wyrobić na premierę Mario Makera 2, żeby od razu dodać odcinek, no bo nawet nie dodałem ostatniego odcinka i nie nagrałem ostatniego odcinka z Mario Makera 1, ale teraz się za to zabierzemy. Tak jak obiecałem, ten odcinek będzie poświęcony całkowicie poziomom, które wy jeszcze chcieliście, żeby pojawiły się w tym odcinku, w tym let's playu. Poziomy, które wy zrobiliście, które chcieliście jeszcze pokazać. Zaczniemy od kolejnego poziomu ziemniaka, czyli Koopa Caves. ID chyba nie muszę pokazywać, bo tak, tutaj się od razu pokazuje. Słuchajcie, Mario Maker 2 jeszcze w ogóle nawet nie rozpakowałem, bo chcę się całkowicie skupić tutaj jeszcze ostatni raz na tym, co mamy w Mario Makerze 1. I żeby trochę okazać szacunku waszym poziomom, nie będziemy gadali o innych rzeczach, tylko będziemy się koncentrowali na tym, co jest tu. Ciekawy początek z tym wzejściem na górę od razu i tymi, no, bloczkami, które trochę wyglądają jak w... jakby trochę wychodziły z ekranu, 2.5D można by to nazwać. Całkiem ciekawy design, całkiem ciekawie urozmaica to, co tutaj mamy. Czy możemy w ogóle w którąś z rur wejść? Chyba w Mario Makerze nie można zrobić tak, że tam, gdzie jest Piranha Plant, że można wskakiwać? Raczej nie. Dlatego ja nie będę się denerwował i próbował to robić. Czas okazać trochę skillu! Nej! Jedna rzecz, którą bardzo lubię w Mario Makerze, to że jak już mamy power up, zresztą ogólnie w Mario w 2D było to możliwe. Nie wziąłem w rozbiegu. Zawsze mam wciśnięty rozbieg, ale tym razem się nie udało. Miałem na myśli to, że gdy mamy już wyciągnięty, czy tam wylosowany kwiat, to i tak zamienia nas od razu w drugą formę Mario. Z... rzucaniem. O, można ich tak ładnie zablokować. W sensie z rzucaniem tych fireboli. Ignorujmy to, co się tam dzieje. O, god damn. Hey, yeah. O, nawet żadnego power-upa mi tu nie dadzą. Aż myślałem, że będzie fajnie. Znaczy się jest fajnie, ale dla mnie trochę niebezpiecznie. Czy tam na dole coś jest? Nic, to tylko ozdoba. Miał mnie zmylić, co, cwaniaku? Nie wiem, czy zauważyliście, czy słyszeliście to już trochę, ale mam lekki problem z moim Wii U padem. Mój kontroler do Wii U ma trochę taki problem, że działa, wszystko jest w porządku, ale wibracje trochę są spierdzielone. I za każdym razem, kiedy powinna być wibracja, i kiedy jest wibracja, za chwilę przy power-upie następnym będę mógł wam to pokazać, mój Wii U Pad wydaje siebie taki strasznie dziwny, niecodzienny dźwięk. Pewnie kilka razy już to słyszeliście też w moim let's playu. O, proszę, dzięki. To takie... ciuk. Nie wiem, czy to słyszeliście teraz, może usłyszycie jeszcze kilka razy. Będę trzymał teraz kontroler przy mikrofonie, żebyście mogli to usłyszeć teraz na pewno. Może już słyszeliście to w moim let's playu z Hyrule Warriors czy coś. Bo od całkiem niedawna to mam. Dopiero od czasów, kiedy właśnie grywałem sobie w mój drugi let's play, mój najnowszy aktualny let's play z Hyrule Warriors na Wii U. To jakoś od tego momentu, za tamtych czasów zaczęło tak się robić. Gdy mój kiedyś stary let's play z Mario Kart 8, albo mój stary let's play z Hyrule Warriors, albo One Piece'a i tak dalej, Unlimited World Red, które kiedyś na Wii U nagrywałem i których już niestety nie ma na kanale, bo zostały skasowane. Shit. Po prostu pięknie. Nie wiem, dlaczego tak się zdarzyło, czy po prostu przez to, że już konsola jest stara, bo kupiona za czasów premiery Wii U. Ale jakoś... o, teraz było to można słychać.
A nie wiem, u nikogo innego tego nie słyszałem, żeby takie problemy miały miejsce. Tylko u siebie. Jasne, mogłem tam stać i bym wygrał. A to jednak jest trochę problem, przynajmniej dźwiękowo. Mi to tam jakoś wielce nie przeszkadza, gdy gram sobie normalnie, ale na Let's Playu to się obawiam, że ten dźwięk może wam przeszkadzać właśnie przy każdej wibracji. Czasem wyłączałem nawet wibracje i wydaje mi się, że kiedy wyłączam wibracje, to i tak ten dźwięk dalej występuje, to trochę dziwne. A jednak mam jeszcze kilka gier, które są tylko na Wii U, które chciałbym nagrać, więc to nie tak, że Mario Maker 2 wychodzi, to już nigdy nie będę musiał grać na Wii U, jak wielu interesujących ludzi mówi. Którzy twierdzą, że nie ma żadnych tak naprawdę ekskluzywów na Wii U. Takiego bullshitu nie słyszałem bardzo mało. Porównywalnego bullshitu. No dobra, skoro to goście, którzy grywali tylko w Mario Makera i tylko na tym się kanał skupiał, to ja się nie dziwię, że Pikmin albo Tokyo Mirage Sessions nie jest czymś dla nich. No bo tak, teraz kiedy Mario Maker wyjdzie, wielu ludzi sprzeda już swoje konsole Wii U albo nigdy ich już więcej nie dotknie. Ale to już inny temat. Oha, hu, ha, ha. Nie wiem nawet jak tędy przejść, tak naprawdę bez zginięcia. Będę musiał się zranić jakoś w tym miejscu. Wow, udało mi się go zatrzymać bez otrzymania ran. I hate you! Matko boska. I co ja teraz zrobię? Jak ja przecież coś, ja przecież nie przejdę przez to. No. Ja przez to nie przejdę. Ja przez to nie przejdę. Ja przez to kurde nie przejdę. O, kurwa! Nie mam jak przejść przez to gówniane miejsce bez umierania. Szczerze, to jest dla mnie nie do zrobienia. No cholera jasna, no! Było blisko zwycięstwa! Oh my god! To Slamandario! Ciekawe jak długo przeżyje ze swoim super skokiem. Jestem Slamandario i zabiję was wszystkich! Przeżyłem to, nie wiem jak. Gdzie mnie zaprowadzisz, Ruro? Na zadupie jakieś. Już nie wrócę! A, koniec. Hej! Jak mogłem tego nie trafić? Cudownie. Całkiem przyjemny poziom w klasycznym stylu.
No więc to był całkiem przyjemny poziom od ziemniaka, ale wiem, że jeszcze inny poziom chciał, żebym spróbował zagrać, który jest nieco trudniejszy, ale przynajmniej, żebym spróbował w niego zagrać. Mianowicie jest to ten poziom, Tower of the Adventure. I wygląda nawet całkiem ciekawie, muszę przyznać, z budowy. I nie wydaje się być długi. Przynajmniej z tego, co się dzieje pod ziemią, jeżeli jest jeszcze jakiś inny poziom, to no zobaczymy. Jestem pierwszym, który w ten poziom gra? Serio? Ciekawe, czy go przejdę. Raczej nie. Już widzę, że nie wyjdzie. Co do diabła, jak debil może tak skakać, jak... Ja pierdzielę. Głupek ze mnie. Nienawidzę siebie. Powiesić powinienem ubranie na szafie, żeby wyschło od mojego potu, który wywodzi się z mojego cierpienia. Zaczynam się pocić, bo taki jestem nieumiejętnym graczem. Fuck! Super. Zjechane jest moje życie. Mój skill w Mario też nie najlepszy. Co ja wyprawiam do cholery, co? Jak to? Jak mam to? Zami się. O, uważam, że to powinno dać mi checkpoint. Szczerze, to powinno mi dać checkpoint. O mój Boże, daj mi checkpoint, proszę. No checkpoint for me. No checkpoint for me. No checkpoint. Miyamoto mnie nienawidzi. Daj mi trampolinę, proszę, kolejną, bo zaraz nie ręczę za siebie. Joja! Oha! Czyli to jest ten moment, który nie da mi ukończyć ten poziom. Okej, okay, rozumiem. O, a nie, czekaj, to wygląda to... Ale czekaj! Chyba nie powinienem tu wskoczyć. Tam na górę raczej się nie dostanę. Wow, wow, o ja pierdzielę, nie! Udało się, jest możliwość doskoczenia tam! Hui! Hui! Okej, to jest jednak dla mnie do zrobienia. Również dla mnie, nie? Inni by sobie i tak lepiej pojaradzili, ale... Gram dla zabawy. Ale jaka to zabawa, przegrywaj cały czas ze swoim własnym sobą. No, niektórzy mają z tym zabawę, a ja przynajmniej lubię nagrywać Mario. Makera! Aha! Świetnie! Zajebiście! Wow, widzieliście to? Jestem dziwnym graczem. No! No ja pierdolę, no kurwa mać! 10 sekund! Jeżeli teraz nie będzie checkpointa, to zabiję się. Zabiję się! Zabiję się! Tam gwiazdka, ale do widzenia. Nie mam zamiaru z tym pokojem się dalej pieprzyć. Checkpoint byś mógł tu dać. Checkpoint. No więc co mnie tam jeszcze czekało? Jeszcze jeden pokój, którego nawet sprawdzić nie mogłem. Nie, nie będę więcej w to grał. Nie. Straciłem już pół godziny w tym jednym pokoju z tymi platformami. Z tymi... No ja... Z trampolinami. Straciłem już 30 minut w tym pokoju z trampolinami. I tylko szczęśliwym trafem udało mi się teraz przejść to. Nigdy więcej. Nie. Nie będę znów pół godziny próbował przejść ten jeden, to jedną rzecz. Ale pomysły fajne, muszę powiedzieć, dlatego gwiazdka, więc no. Sami zagrajcie i zobaczcie, co w tym ostatnim pokoju się jeszcze odbędzie. Nie wiem, czy nawet na ten pojedynczy bloczek, który tam się przenosi, bym w ogóle się mógł dostać, ale to też ciekawy pomysł, trzeba przyznać.
Kolejny poziom jest od Szymona, czyli Submetryda Pro, który już jakiś czas chciałbym, żebym pokazał. Kilka odcinków temu już go wysłał, więc chyba najwyższy czas, prawda? New Super Mario Bros. U Level 1.1.1 Remake. Co do tej sprawy z kontrolerem, to chyba jest właśnie taki problem, że nawet gdybym kupił sobie nowy kontroler Wii U, nowy pad z ekranem, to chyba nie można go skonektować, bo tylko, no każda konsola ma tylko jeden i z tym musi żyć do końca. Każde Wii U. Jak już to musimy sobie pro kontrolera kupić, ale nie wiem czy się opłaca, skoro w sumie dobrze się gra, ale wam to i tak chyba nie przeszkadza, że te dźwięki słychać. Tym bardziej, gdy ich nie słychać zbytnio, gdy mam kontrolę pod stołem. Ciekawy poziom do tej pory, muszę powiedzieć. Lubię takie zejścia tutaj właśnie na dół. To można tutaj wskoczyć w górę, a tak tylko z tej strony zejść. To ciekawa sprawa. Piranha Plant? Zdychaj, śmieciu! Lubię te poziomy od Submetryda. Są zazwyczaj takie dość proste, ale za to pomysłowe, z designu bardzo fajne. Szczególnie ta rura tutaj właśnie. Że to zawsze, że to ma sens. Że ta rura dochodzi do końca ekranu. To bardzo fajna sprawa. Jak te rury są połączone ze sobą i te sprawy. I to już koniec. Największa trudność mojego życia. Wii! Udało się! Oh yeah! To był bardzo przyjemny poziom, muszę przyznać. Następny poziom pochodzi od Dio. Czyli Dio, znanego też jako Antas23 na YouTubie. Bowser Jr.'s Summer Journey. Jeśli dobrze myślę, to jest to również ten poziom, który budował w ostatnim odcinku swojego Let's Playa. Czy tam jednym z ostatnich odcinków swojego Let's Playa z Mario Makera. Nie oglądałem. Powiedział mi, żebym unikał tego filmu. Żeby jako świeżak tutaj sobie to wszystko zobaczyć. I żadnych sztuczek nie ominąć. To jest poziom, który właśnie zalicza się do tych o których mówiłem w poprzednim odcinku. W sumie jedyny taki poziom. Gdzie powiedziałem ludziom, że jeżeli chcecie dać jakiś poziom jeszcze do tego Let's Playa, to byłoby fajnie, gdybyście wykorzystali jakoś pomysł z postaciami Amiibo. Coś tam według postaci właśnie Amiibo. Świat, który pasuje do niego, tak jak ja zrobiłem właśnie z Down Down Splatoon Time. No i można było się domyślić, że Dio będzie chciał to zrobić z Bowserem Juniorem, jako że jest to jego ulubiona postać. No ja się nie dziwię. Ale fajnie, że przynajmniej ktoś postanowił zrobić poziom taki jak... Jaki proponowałem, że wybrać jakąś postać i do tej postaci pasujący poziom. Fajnie wygląda to nawet tutaj pod wodą z Bowserem Juniorem. Kiedy ukrywa się pod taką kokpitą. Kokpitą, chciałem powiedzieć. A nie? Bounce? To nawiązanie? Do tych długich streamów z Antasem, gdzie on się denerwował? Że nie mógł przejść przez Bounce? I do tego, że ja też nie potrafię przez Bounce przejść? Ale to wiem, gdzie będzie... Do przejścia. O, już myślałem, że nie zdążę. To jest do tej pory fajny poziom. Mówię, bo jeszcze nie zginąłem tak na serio, tak szczerze. Wal się z tymi monetami, szczerze. Odwal się ode mnie z tymi monetami. Nienawidzę zbierać monet. LOL. Fuck.
God damn it! O cholera, no nie wierzę. Może najpierw wybierzemy coś innego, co? O, to pasuje. Nie! Cholera jasna! O nie! To jest jakiś żart. I to nieśmieszne nawet. Please destroy this shit. Tu na górze, tu na górze, tu na górze, mój drogi. Tu! O ty kupo gówna. O nie. O nie. Nie. Nie da się ciebie zabić w ten sposób? Serio? Tak w ogóle co tu na dole jest? No bo raczej nie checkpoint, co? To byłoby zbyt piękne. Czego ja wymagam od tak pięknego twórcy, jakim jest Dio? Który najtrudniejsze poziomy uważa za najłatwiejsze? No jasne, że nie da checkpointa, bo... Po co, tak? Skoro ja potrafię, to czemu inni mieliby tego nie potrafić? Tak, nie lubię, jak ludzie nie dają checkpointów. I muszę takie gówniane rzeczy robić wiele razy. Tym bardziej teraz monetami. Zebrałem tutaj już dwie. Okej, dziękuję za checkpoint. Czyli jednak teraz za każdym szajcem będzie checkpoint. Liczyłeś na to, że... Liczyłeś na to, że przynajmniej jedno zaliczę, zanim zginę. Okej, dobra, to potrafi zaakceptować. I to jest teraz moim... szajce! Co to było teraz za... Co? Czy wy to widzieliście? Dlaczego zeskoczyłem tak dziwnie? Kiedy zostałem trafiony, już nie wiedziałem w ogóle, gdzie Mario stoi. Jak mogłeś tego... Co? Co? Nienawidzę tej gry. Już teraz nie chce mi się nawet grać w Mario Maker 2. Kiedy widzę, jaki szajs się tu dzieje. Co tu na górze jest? Nic. Mógłbyś trafiać? Znowu ta sprawa jak z tą tarczą w Smash Bros, o której mówiłem. A nic nie ma! Co do diabła? Gdzie to się... Gdzie się coś otworzyło? A! Tu są drzwi! Szkoda, że tego nie zauważyłem wcześniej. Okej, udało się. Mamy trzy monety, zostały tylko dwie. Wiecie, co mi się wydaje? Że po prostu wybrałem nie tą rurę, nie to przejście. Jak na sam początek. Bo gdybym wybrał te dolne drzwi, to bym od razu do checkpointa poszedł, nie byłoby narzeka... Dlaczego te wszystkie przyciski są do wyskoczenia z tej cholernej, gównianej... balonierni? Nie wiem, jak to gówno nazywać. Ale Bowser Jr. nie jest moim przyjacielem. I to jego gówniane latanie, ten cholerny latawiec. Gdzie my jesteśmy, w cyrku czy co? Czy co to w ogóle jest? Tutaj, niszcz, niszcz, niszcz. No, niszcz dalej, dalej niszcz. Tu! Ty głupi... capie, dlaczego mi to zabierasz? Tu w górę masz! W górę! Dzięki! Wow! O, może da się go wykiwać, może da się go wykiwać, może da się go wykiwać. I ich też, i ich też, i ich też. Kurde! Nie, nie, nie! Nie ma! Nie ma takiego bicia! Co wy sobie wyobrażacie? Co za kogo wy się macie? Cholerne żółwie!
Umrzyć! Umrzyć wszystkie gnoje! Okej, okay, teraz mogę na szybko tutaj dookoła zrobić koło. Naokoła zrobić koło, fajnie. I zwabić też tych żuli w tym kierunku. Teraz szybko, szybko, szybko. Cholera jasna! No nie! No tak to nie działa! Chodźcie, gnoje! Nienawidzę was! No kurde, no! No i... Nie wierzę w to! Kurde no! Nienawidzę tej gry. Za gorąco dla mnie. Mam dość. Chcę się zabić teraz. Tu i teraz. Jest zbyt gorąco. Ta cholerna temperatura mi nie sprzyja. Nie powinienem grać w Mario Makera, kiedy tak gorąco jest na dworze i ja umieram. Na początku odcinka był jeszcze zajebiście, ale teraz to już umieram. I odcinek przez to musi cierpieć. No widzicie, moje nie potrafi tam wskoczyć nawet. Jakim ja debilem jestem, kurwa. Najlepszą sztuczką na tego pana jest przylecienie nad nim. To wtedy od razu rzuca tymi bolami, tak żeby trafiły te lodowe gówna. No ten teraz trafi ten na samej górze i my... Możemy zrobić tutaj kółeczko. Wariuję, ja tutaj naprawdę oszaleję z powodu temperatury i gry. Tego, że mi w grze nie wychodzi i temperatury, że... O... Szaleję. O, pierdziele. Co? Dlaczego? Jak to? He? Co to? Co to znaczy? Gdzie ja jestem? Dlaczego? He? No i co tutaj takiego jest? On przecież się tu nie dostanie. Co? Czego ty ode mnie chcesz? No nic tu się nie dzieje, no nic nie mogę tu zrobić, no co? No niby gdzie, no... To nie ma żadnego sensu! No i teraz pytanie. Czy to coś mi w ogóle daje? Nie. Kompletnie nic mi to nie daje. Nie mogę nic zrobić w tym gównie. Co ta strzałka ode mnie chce? Nie mogę wskoczyć do tego wielkiego kapcia. O Boże, o Matko Boska, udało się! Ten szajs mam zrobić. Tu. Tak to działa. O zajebiście. Okej, ten poziom jednak jest dobry, tylko ja jestem zjebanym śmierdzielem. Dziękuję. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Naprawdę, musiałem się skonsultować z... Antasem, że mi powiedział, że mam wskoczyć do tego dużego. Domyślałem się, że do tego dużego mam wskoczyć, ale... Raz się nie udało i myślałem, że to może jednak nie jest możliwe i w ogóle, bo mi zniknął i te sprawy, och, to takie żałosne po prostu. Jak mówiłem, ta temperatura jest dla mnie po prostu... za dużo. To przyjemne z swojej strony, że dajesz tutaj więcej gwiazdek, żeby się odnowiło. I dobra droga. Bardzo ładnie. Fajny poziom nawet, gdy się wie, co trzeba zrobić. Ha, hu, ha, hi. No to otwieraj te drzwi. O, ale to jeszcze nie koniec, co nie? Jeszcze będzie
Zapierdziel, hej! Gdzie prowadzi rura? Ach, do końca! Okej, okej, bardzo dobry poziom. Bardzo dobry. O matko. I to był ostatni poziom. Ostatni poziom, który przechodzimy w Mario Makerze. Nie wiem, co powiedzieć. Przez to, że jest strasznie gorąco, to nie wiem, czy wam powycinałem, czy nie, ale największy łatwy szajs potrafił mnie wyprowadzić z równowagi. Może wam zostawię te moje szaleństwa, które miałem tutaj. Sami przejdźcie poziom, spróbujcie. Czy ja nie dałem gwiazdki przed chwilą? He? Nie mam pojęcia, co się dzieje tutaj. To będę musiał coś zrobić, żeby dać zaraz tą gwiazdkę. No dobra. Zrobiliśmy tych 10 dodatkowych odcinków. Tak, dałem gwiazdkę. Zrobiliśmy tych 10 dodatkowych odcinków w przygotowaniu na Mario Makera 2, żeby zakończyć po, kurczę, tylu latach serię z Mario Makera 1. Jest tak gorąco, że nawet nie potrafię się poprawnie pożegnać. Jeżeli chodzi o playlistę tego właśnie Let's Playa, to po tym filmie, który teraz widzicie, będziecie mogli zobaczyć wszystkie moje poprzednie filmiki z poziomów od widzów. Bo kiedyś właśnie robiłem przecież tak, że poziomy dla widzów były zawsze w osobnym filmie. Każdy poziom miał swój osobny film. I przesyłałem to jako osobny film i nie należało to do serii, miał kiedyś własną playlistę. Teraz znajdziecie te wszystkie filmy w tej playliście z głównej serii Mario Makera 1 po tym odcinku. Czyli najpierw odcinki z normalnego Let's Playa, a później z tych poziomów, które kiedyś nagrywałem jako osobne. Żebyście się nie dziwili, dlaczego tak dużo filmów teraz nagle jest w playliście. Nawet jeżeli tylko 30 odcinków mieliśmy w całym zwykłym Zagrajmy. No bo Mario Makera jednak nagrywałem trochę więcej niż tylko to, co w odcinkach Zagrajmy robiłem. To była ciekawa przygoda wrócić do tej gry sobie przypomnieć i przygotować do kontynuacji, do sequela. W którym się zobaczymy, no tak. Na razie. Teraz już naprawdę. Dziękuję za oglądanie, za komentarze, za poziomy szczególnie i cześć!